Gwiezdne Wojny należą do czegoś, co się nazywa kulturą popularną, czy jak co po niektórzy mówią, kulturą masową. U nas w Polsce jest trochę tak, że mamy takie dziedzictwo po tym, co stało się dużo wcześniej, jeszcze w XIX wieku, gdzie chroniliśmy własną kulturę podczas zaborów i był wielki opór przeciwko umasowieniu kultury. Natomiast to należy po prostu do kultury popularnej w ogóle jako takiej, a ona jest międzynarodowa. Ona jest uniwersalna. Stąd między innymi Lukas, kiedy robił swoje filmy, on się odwoływał do czegoś, co jest bardzo uniwersalne. Wiele osób ciągle uważa, że to jest coś niedorosłego, a potem dziwią się, jak to się dzieje, że na tym zarabia się naprawdę ogromne pieniądze. Tak jak badamy kulturę innych epok, tak jak badamy historię, tak samo badamy popkulturę, bo o to przecież chodzi. Postawiliśmy taką tezę, że Gwiezdne Wojny mogły być czymś ważnym w życiu Polaków, tak? W latach 80., że mogły dawać pewną nadzieję, że poprzez jakieś porównania, które widzieliśmy, chociażby w przypadku, nie wiem, Imperium. Widzieli oglądając wtedy. Właśnie widzieli oglądając wtedy, że może to mogło dawać nadzieję, tak? Że mogli na przykład powiedzieć, aha, okej, u nas jest tak samo, ale... Porównując siebie do rebelii, władze PRL-owskie do sił Imperium. Na przykład, ale no, mówię, to jest takie pytanie, czy jest możliwość zbadania czegoś takiego, tak? Czy to bardziej nie powinno leżeć w gestii socjologów, aniżeli historyków, no bo tutaj mamy tak naprawdę ogromną rzeszę ludzi, którą by trzeba było ewentualnie przepytać, tak? Czy Gwiezdne Wojny miały wpływ na twoje życie, czy Gwiezdne Wojny miały wpływ na to, że na przykład wstąpili do Solidarności? I czy jest to możliwe? No właśnie, to było pytanie, które zostało zadane, pozostawione zostało trochę bez odpowiedzi. Ja osobiście uważam, że jeżeli wybierze się jakąś grupę reprezentatywną, pewną grupę ludzi, chociażby na przykład może nie opozycjonistów, ale ludzi, którzy na przykład nie do końca zgadzali się z tamtym systemem i zapytać ich o to, możliwe, że jest coś takiego, że można ewentualnie to pytanie postawić, na nie odpowiedzieć. Ale wtedy też wpływ mają wydarzenia, które wydarzyły się od momentu obejrzenia do dzisiaj, nie? Więc to też jest takie nie do końca. Mieliśmy już coś takiego przy okazji produkcji i premiery gry Star Wars for Kinect, gdzie można było nawet, będąc Darthem Vaderem, tańczyć. I to był absurd, to nie o to tym chodzi. Wydaje mi się, że jeżeli Disney pójdzie w kierunku, zwłaszcza w kierunku multimediów, jeżeli pójdzie w tym kierunku, którym idzie teraz, wypuszczając nowe gry, platformówki o myszce Miki i tak dalej, to może tak naprawdę dać, położyć kres. I to może być droga donikąd, marketingowa przede wszystkim. A z drugiej strony, jeżeli ktoś w Disneyu zacznie myśleć, biorąc pod uwagę fandom, biorąc pod uwagę nie to, co Disney robił wcześniej, tylko to, co wcześniej LucasArts zrobiło, dajmy im szansę, ale osobiście nie oczekuję zbyt wiele. Tutaj panowie mówili na początku, przy pierwszych referatach, odwoływali się do jakichś konkretnych wydarzeń z historii, zwłaszcza tej najbliższej, no ale to tak nie funkcjonuje. To po prostu funkcjonuje jako bardzo uniwersalna opowieść o walce dobra ze złem. Możemy do tego dopasowywać to, co się dzieje w naszym świecie i myślę, że gdyby się Państwo spotkali za 20 lat, znajdą jakieś odpowiedniki w tym, co się działo na przykład 2 dni temu. Ja powiem tak, dla mnie to jest wszystko jest podszyte bardzo dobrą akcją marketingową, natomiast nie zapominajmy, to wszystko wyszło od 6 filmów, kilku książek i jakby to, co się potem pojawiło, czyli wszelkiego rodzaju produkty poboczne, wariantywne, spin-offy, to jest niesamowite. U nas brakuje fachowej analizy tego. Prawdę powiedziawszy, nasza konferencja jest pierwszą w Europie poświęconą stricte kulturotwórczej funkcji Gwiezdnych Wojen. Nie jestem nawet przekonany, czy w Stanach Zjednoczonych ktoś się podjął czegoś takiego. Refleksji naukowej w postaci takiej konferencji. Przede wszystkim jeśli chodzi o badania, to jest kwestia wymiany myśli naukowej, dlatego że ta refleksja nad kulturą Gwiezdnych Wojen, a przecież to nie są wyłącznie filmy, to są i gry, prawda, i książki, które powstały na podstawie Gwiezdnych Wojen, kultura fanowska, no nie ma w Polsce właściwie takiej jakiejś solidnej refleksji badawczej na ten temat, a to co mamy z zachodu jest dość mocno rozproszone i trzeba też bardzo uważać, dlatego że to są
powiedzmy teksty, które udają teksty naukowe, a takimi nie są. No sam, że tak powiem, należę do grona fanów i... Czy ciężko się tym nie zajmować, nie będąc fanem? Nie będąc fanem, dokładnie, no bo jeżeli... zrobić coś takiego, jak my zrobiliśmy, prostą analizę... Porównawczą. Porównanie z historią, no to chociażby tak, minimum jakiejś wiedzy... Jednak te filmy trzeba obejrzeć i ja na przykład właśnie będąc fanem obawiałem się pewnych pytań, kiedy na przykład stawialiśmy tezy, że nie było wśród Imperium na przykład osób rasy obcej, w sensie innej niż ludzie, kiedy nie było kobiet, kiedy tak naprawdę już w tym świecie poza filmowym te kobiety się pojawiały. Dobrze byłoby zbadać to zjawisko kulturowe, a ono jest po prostu stosunkowo nowe, bo myśmy bardzo długi czas byli zamknięci na Zachód. I do nas dociera to z dużym opóźnieniem, nie jest tak mocno zintensyfikowane, ale obawiam się, że dojdzie kiedyś do tego, bo już mamy kluby wielbicieli Monster, prawda? Mamy kluby wielbiciele Gwitch, mamy zjazdy wielbiciele Gwitch, no, przy okazji fandomu oczywiście mamy też, no, może niekoniecznie zjazdy miłośników Gwiezdnych Wojen, bo to się odbywa w ramach fandomu w ogóle, ale jednak jest mnóstwo właśnie osób, które do tego wracają i spotkać kogoś z mieczem świetlnym nie jest wcale trudno na fandomie. Akurat na spin-offy o Jodzie czekam. Niedługo pojawi się w wersji Lego właśnie film spin-offowy o Mistrzu Jodzie. Natomiast powiem szczerze, że chętnie zobaczyłbym grę wideo w postaci spin-offu o Mistrzu Jodzie. O Hanie Solo wiem, że powstało to jako projekt naukowy w Massachusetts. Natomiast do szerokiej sprzedaży to nie trafiło. Ja bym bardzo chętnie coś takiego zobaczył. W przypadku Władcy Pierścieni mieliśmy do czynienia z grą Wyprawa Aragorna, która potem też została rozszerzona o opowiadania i innego rodzaju produkty kultury popularnej. Mam nadzieję, że to będzie i że będzie to zrobione naprawdę wysokiej jakości, bo musimy cały czas pamiętać, że najważniejsze jest to, przy wydawaniu tego rodzaju produktów, co je kształtuje, czyli odbiorca, a temu należy się szacunek. Tutaj jest tak naprawdę z wielu perspektyw objęcie tego tematu Gwiezdnych Wojen, tego fenomenu, jakim są Gwiezdne Wojny, bo jest niewątpliwy. To jest tak naprawdę temat, może nie badania akurat historyków, bo my możemy ewentualnie właśnie robić takie analizy porównawcze, ale na przykład socjologowie, kulturoznawcy, historycy sztuki, historycy kultury, jak najbardziej mogą się tym zajmować i myślę, że to powinno jednak dalej być kontynuowane. Dzisiaj Gwiezdne Wojny ciężko tak naprawdę scharakteryzować jednym zdaniem, ponieważ kiedyś to był fenomen popkulturowy, mieliśmy ikoniczne postacie jak Han Solo, jak Darth Vader, a teraz Gwiezdne Wojny idą troszeczkę w stronę takiego pastiszu, jak na przykład widzimy to w postaci gier Lego, które w pewnym sensie są parodią, ale tak naprawdę dalej jest to najbardziej kulturotwórczy mit amerykańskiej popkultury i ja myślę, że w takich środowiskach jak środowisko polskie, które jest bardzo aktywnym, fanowskim środowiskiem, warto mówić o czymś takim, ponieważ to jest przemysł. To jest przemysł, to są gry, to są gadżety, to są konwenty, to są wszelkiego rodzaju cosplaye i my tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że popkultura to nie jest coś gorszego, to jest coś, co nas otacza i my o tym musimy mówić.